Pani marszałek, Wysoka Izbo, po pierwsze, po ważnym wystąpieniu premiera powinna odbyć się debata, ale boicie się słów prawdy, boicie się dyskusji. Po drugie, hasło Polexit nie zostało wymyślone przez opozycję. Je w rzadkim przypływie szczerości ujawnił wasz tajny plan pan marszałek Terlecki. I to po nim, po jego wystąpieniu podejmowaliście uchwałę o tym, że trzeba być w Unii Europejskiej. Obecność Polski w Unii Europejskiej jest gwarancją niepodległości Polski. Wyzwoliło nas z uścisku dziadka do orzechu. Jest to przestrzeń rozwoju i bezpieczeństwa, gdzie gospodarka spotyka się z patriotyzmem. Wszystkie działania, które prowadzicie, wyprowadzające Polskę z Unii Europejskiej, są haniebne i są zakłamaniem i są zdradą testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej.